Za nami 9. szczyt przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Minęło blisko 9 lat od zainicjowania w Warszawie współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. 17+1 to przede wszystkim platforma współpracy gospodarczej, kulturalnej, ale też i politycznej. To kluczowe w budowaniu relacji chińsko-europejskich, mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Wang Guanbin. W ciągu ostatnich 9 lat mechanizm współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej był stale ulepszany i przynosił owocne rezultaty. Tegoroczny szczyt przywódców, któremu przewodniczy prezydent Chin, jest na najwyższym szczeblu od czasu ustanowienia mechanizmu współpracy. Prezydent Andrzej Duda już po raz drugi uczestniczył w szczycie przywódców Europy Środkowej. Celem tegorocznego spotkania było zacieśnienie współpracy w walce z pandemią COVID-19 oraz ożywienie gospodarcze i rozwój w erze pandemicznej. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Polska widzi potrzebę szerszego otwarcia rynku chińskiego na jej towary. Bardzo istotnym jest kwestia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Chinami. Tutaj mamy ogromne pole do rozwoju tej współpracy. Mówimy o wielu możliwościach, jeżeli chodzi zarówno o import towarów do Chin, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o eksport polskich towarów do Chin. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Polska jest kluczowym elementem porozumienia chińsko-europejskiego. Rozbudowujemy w tym celu swój potencjał transportowy i przeładunkowy. Nie zamierzamy być przy tym jedynie obszarem tranzytowym, mówił prezydent. Jako prezydent Rzeczypospolitej wychodzę bowiem z założenia, że żadne istotne wydarzenie dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej nie może odbyć się bez obecności Polski. Postrzegam ten mechanizm współpracy jako ważną platformę dialogu uzupełniającą kanały relacji dwustronnych. Podobnie jak większość państw regionu, Polska widzi potrzebę szerszego otwarcia rynku chińskiego na jej towary i oczekuje podjęcia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej możliwych działań w tym zakresie, takich jak chociażby zniesienie administracyjnych ograniczeń dla importu towarów rolno-spożywczych z Polski. Różnica pomiędzy wartością produktów sprowadzanych z Chin a sprzedawanych do państwa środka wynosi 115 miliardów złotych na naszą niekorzyść. Dążymy od lat do zmniejszenia tej nierównowagi, mówił premier Mateusz Morawiecki. Tutaj oczywiście prowadzone są rozmowy, dyskusje. Chińscy inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani naszym rynkiem, ale my podkreślamy, że wszystko to jest mechanizm naczyń połączonych, że musimy tutaj uwzględniać ten deficyt w handlu międzynarodowym również. Dużym zainteresowaniem za wielkim murem cieszy się polska żywność, między innymi wyroby mleczarskie, mięso czy owoce. O tym, co robić, aby zwiększyć eksport tych produktów, mówił dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski. Po pierwsze, sami rolnicy muszą przykładać się maksymalnie i maksymalnie profesjonalizować swoją produkcję. Do tego musimy dołożyć bardzo silną dyplomację ze strony polskiego rządu i budować odpowiedni grunt już tam na miejscu w Azji. Wzajemność w relacjach gospodarczych to podstawa, podkreśla europoseł Elżbieta Rafalska. Polska powinna wykorzystać każdą możliwość pojawienia się na innych rynkach gospodarczych. Jeżeli jest taka szansa, żeby polskie towary pojawiły się w Chinach, to trzeba to koniecznie wykorzystać. Od 2018 roku konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przybiera na sile, co rzutuje na sytuację innych krajów. Wielu ekspertów zastanawia się, czy wzmocnienie relacji handlowej z Chinami nie pogorszy kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Nie powinniśmy obawiać się takiego scenariusza, wyjaśnia politolog dr Grzegorz Piątkowski. Ze Stanami Zjednoczonymi mamy dobre stosunki, z Chinami mamy szansę mieć też doskonałe stosunki i mamy możliwość jako Polska też dzięki naszemu strategicznemu położeniu na szlaku jedwabnym, na nowym szlaku jedwabnym, mamy szansę wygrywać i mamy szansę ułożyć sobie ten nowy porządek świata troszkę po naszej myśli. Format szczytu 17+1 w zamyśle Chin miał się wpisywać w proces rewitalizacji jedwabnego szlaku. Istotne jest umacnianie relacji gospodarczych krajów Europy i Chin. Chiny bardzo mocno inwestują w Europie, począwszy od tych pierwszych inwestycji, między innymi inwestycji w Grecji, ale też wykupienie na przykład Volvo. Cała masa przedsiębiorstw jest wykupywanych przez Chińczyków. Polska może dużo zyskać na współpracy z Chinami, ale trzeba pamiętać o tym, że jest to bardzo trudny partner, który niechętnie dzieli się swoim ogromnym rynkiem zbytu.